Jeszcze troszeczkę brakuje, jednak jesteśmy na dobrej drodze. Zielony pasek na zbiórce się pomaga, naprawdę już dość szybko zmierza ku końcowi. Bartuś potrzebuje miliona. Miliona na operację jego chorego serduszka. Jest to chłopczyk rodziny z Korycina, dlatego bardzo się zaangażowaliśmy w to, żeby mu pomóc różnymi sposobami. Robiąc licytacje, robiąc różne wydarzenia, kiermasze ciast. Korzystając z tego, że idzie wiosna, zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej. Zgłosiło się ponad 40 drużyn, co świadczy o tym, że naprawdę ludzie mają ogromne serca, chcą pomagać. Mogliśmy przyjąć 24 drużyny, rozpisaliśmy je na grupy. Te drużyny liczą 6 osób. Rozgrywki są krótkie, zorganizowaliśmy to w taki sposób, żeby w dobie pandemii móc przygotować takie wydarzenie, ale w reżimie sanitarnym, w bezpieczny sposób, a jednocześnie, żeby móc pomóc dla Bartusia. I w tym momencie wszyscy jesteśmy drużyną Bartka, drużyną aniołów Bartka. Każdy tutaj przyjeżdża, robi co może, daje z siebie bardzo dużo. Wpisowe określiliśmy na kwotę 100 zł od drużyny, a kwoty są naprawdę dużo, dużo większe. Także ogromne podziękowanie dla tych wszystkich, którzy grają, ale też dla tych wszystkich, którzy pomogli przygotować nam to wydarzenie. Mamy ekipę ratowników medycznych, którzy przyjechali charytatywnie i opiekują się naszymi piłkarzami. Podlaski Związek Piłki Nożnej objął patronatem nasze wydarzenie. Mamy od nich sędziów, mamy bardzo ciekawe rzeczy na licytacje, które przeprowadzimy też dla Bartusia, żeby ta kwota była jeszcze większa na Bartusia konto. Także dużo osób nas wsparło też i przedsiębiorcy lokalni. Bardzo dużo mieszkańców gminy Korycin przygotowało ciasta, bigos, babkę ziemniaczaną. My jako Gminny Ośrodek Kultury na zbliżający się Dzień Kobiet przygotowałyśmy bukieciki z taką niespodzianką z cukierkami, żeby panowie wyjeżdżając z meczu przywieźli coś miłego dla swoich pań. Także bardzo dużo osób się zaangażowało w to wydarzenie, za co teraz z góry dziękuję i też dziękuję w imieniu Bartka. Przyjechałem dzisiaj rano tutaj na ten koryciński Orlik, no i widzę drużyny, które zmierzają tak na boisko i było to bardzo, bardzo pozytywne, tak, wiedząc wcześniej, że będą to 24 drużyny, ale też bałem się o to, że dzisiejsza pogoda może sprawić zaskoczenie, że jednak chłopaki no pozostaną w domach, a tu nie, po prostu wszyscy się dzielnie stawili. Przyjechali, żeby wspierać naszego synka Bartusia i jestem bardzo zaskoczony, tak? 3 tygodnie temu lepiliśmy bałwany, witaliśmy wiosnę, można tak powiedzieć. A dzisiaj mamy sytuację odwrotną, ale mimo to jest kiełbaska gorąca, można usiąść przy ognisku, zjeść ciepły bigos, także jest super. Nasz synek Bartuś jest dzisiaj w domu, bo jest bardzo zimno, chociaż na pewno chciałby tu być. Myślę, że no czeka na te pieniążki, żeby po prostu pojechać na tą operację. Na pewno nie jest świadomy, ale z żoną jesteśmy już bardzo dobrej myśli, że uda nam się zebrać te fundusze i wyjechać już w kwietniu. Chcielibyśmy całą rodziną na czele z Bartusiem podziękować wszystkim osobom, wszystkim drużynom, które grają razem na nasz cel, na cel naszego synka Bartusia i jesteśmy niezmiernie im wdzięczni za to, że tu się pojawili mimo tej zimnej aury dzisiejszej. Dziękujemy serdecznie.